Słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie o Kartaginie, o starożytnej Kartaginie. I to wszystko, co w nim zobaczycie, to będzie nieprawda, bo po Kartaginie, tej prawdziwej, fenickiej, nic już nie zostało. To wszystko, co dookoła, to jest rzymskie. Rzymianie to zdobyli, Kartaginę spalili. I zasadniczo po Kartagińczykach zostały już tylko pootwierane grobowce. Skąd się wzięli Kartagińczycy na świecie? Kartagińczycy to nikt inny, jak po prostu Fenicjanie. Oni tutaj sobie już 1000 lat przed naszą erą okrętami po całym Morzu Śródziemnym pływali, zakładali kolonie, bo Fenicjanie tak do bitki skorzy za bardzo nie byli. Oni bardziej woleli interesy takie handlowe. I jedną z pierwszych, bo Kartagina, miasto Kartagina nie jest najstarszą fenicką osadą tutaj na wybrzeżu Tunezji. Pierwsza była bodajże Bizetta. Jeżeli znacie historię założenia Rzymu, to na pewno wiecie o tym, że kiedy Kartagina już istniała, to na 7 rzymskich wzgórzach jeszcze szczekały owce. Pasły się barany, trawa kuła. No, jeszcze była straszna wiocha ten Rzym, a nawet może jeszcze nawet tej wiochy nie było. No ale lata minęły, Kartagina stała się wielkim, znanym i bogatym państwem. A jednocześnie powstawał też coraz bardziej Rzym. I tym Rzymianom Kartagińczycy nigdy się nie podobali. Rzymianie byli od samego początku takim państwem, narodem, bardzo, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, imperialistycznym. I nie potrafili się pogodzić z tym, że oni zajmą sobie północ Morza Śródziemnego, a na południu będzie sobie istniała jakaś Kartagina. W efekcie doszło do szeregu całego wojen między rosnącym Rzymem, wtedy to jeszcze była Republika, a Kartaginą. Pierwsza wojna punicka wybuchła na Sycylii. W III wieku przed naszą erą i zakończyła się klęską wojsk kartagińskich. Oczywiście to nie była jedna bitwa, to był cały szereg długotrwałych zmagań. W efekcie pierwszej klęski Kartagińczycy stracili Sycylię, Baleary i kilka tam innych okolicznych wysepek. Przegrana w pierwszej wojnie punickiej spowodowała także nałożenie na Kartaginę przez senat rzymski bardzo wysokiej kontrybucji. Jeżeli się nie mylę, 2000 talentów złota i kilka tysięcy talentów srebra. Kartagina nie za bardzo miała skąd wziąć tyle pieniędzy, tyle szlachetnego kruszcu na spłacenie Rzymu. I wtedy Kartagińczycy postanowili po raz pierwszy ugiąć się przed Rzymem i zmienili swój obszar zainteresowań handlowych na Półwysep Iberyjski, na Hiszpanię. Oczywiście Rzymowi to się też nie podobało, ale ponieważ był podpisany układ pokojowy, to Rzymianie nie za bardzo mieli jak się wtrącić do tego, co się dzieje w dzisiejszej Hiszpanii. Tam Kartagińczycy bardzo szybko podbili tubylcze plemiona i założyli nowe kolonie. I zaczęli bić naprawdę fajną kasę. I znowu rosnąć w siłę. Rzymianie wysłali w związku z tym do Hiszpanii swoich senatorów, żeby zobaczyli, no co kaman, przecież ich pokonaliśmy, a minęło 30 lat, a oni znowu się bardzo dobrze sprawują.
No i Kartagińczycy odpowiedzieli wtedy Rzymianom, że my tutaj robimy tylko interesy, jak to fajnie, interesy tylko po to, żeby mieć pieniądze, żeby was spłacić. No i Rzymianie odeszli z kwitkiem. Nie na długo. Szukali, no i w końcu się doszukali, znaleźli powód, dla którego Kartaginę można by było znowu... I tak wybuchła druga wojna punicka. Podczas tej drugiej wojny punickiej słynny na cały świat Hannibal przeprawił się z Hiszpanii wzdłuż południowego wybrzeża dzisiejszej Francji. Wyprawił się do Włoch. Maszerował z tymi swoimi słynnymi słońmi przez Alpy. Ich tam mnóstwo naginęło po drodze, no ale grunt, że się namaszerował i zadał szereg klęsk militarnych w kolejnych bitwach Rzymowi, między innymi pod Kannami, gdzie dokonano rewolucyjnego w historii strategii i bitew manewru. Okrążył 4 rzymskie legiony manewrem oskrzydlającym i, szanowni państwo, 50 tysięcy Rzymian poszło do piachu przy bardzo niewielkich stratach głównych. Ale Hannibal zrobił jeden wielki błąd. Nie wykorzystał sytuacji i nie poszedł na Rzym. Nie zdobył Rzymu, twierdząc, że nie ma do tego odpowiednich maszyn oblężniczych. I Rzymianie ten czas, ten jego błąd wykorzystali. Zbudowali nową armię, którą Hannibal nomen omen też rozbił. Ale zbudowali później jeszcze jedną nową armię. No i w końcu im się udało. Wysadzili desant na brzegach Afryki, przenieśli konflikt z Półwyspu Apenińskiego, z Włoch, przepraszam, na wybrzeże Afryki. I Hannibal niepyszny musiał ze swoimi wojskami kilka lat później wracać do Kartaginy. O, doszedłem gdzieś tutaj do jakiegoś końca. W końcu Hannibal i wojska kartagińskie poniosły klęskę pod Zamą i musiały podpisać nowy traktat pokojowy. I w ten sposób druga wojna punicka dobiegła końca. Także zakończona militarną, gospodarczą klęską Kartaginy. Było pod górkę i troszkę się zmęczyłem, dlatego oszczędziłem wam paru dziwnych rzeczy. Rzym bardzo długo szukał jakiegoś casus belli. O Jezu, na co ja wszedłem? Nie wolno chodzić po takich. Rzym bardzo długo szukał casus belli, żeby wypowiedzieć Kartaginie trzecią wojnę. I w końcu casus belli znalazł. Zbuntował się taki numibijski, Boże, jaki wyraz. Numibijski zbuntował się król Masynisa. I jak się zbuntował i rozpoczął wojnę z Kartaginą, to wtedy Rzym powiedział: o, my jesteśmy przyjaciółmi Masynisa. To my się z wami, Kartagińczycy, będziemy bić. Kartagina niestety w tamtych czasach była już tylko bladym cieniem swojej potęgi i z kimś takim jak Rzym w 149 roku przed naszą erą nie miała najmniejszych szans. Szacuje się, że Rzym wtedy mógł mieć nawet 2 miliony obywateli, a Kartagina 300, może 350 tysięcy. Rzymskie wojska wylądowały na wybrzeżu Afryki, tutaj na północ od Tunezji. No i Kartagińczycy, wiedząc, że nie mają żadnych szans i tej trzeciej wojny już nie przetrwają, wysłali posłów do Rzymu, że chcą się poddać na każdych warunkach. O, au, kłuje, ale mnie pokuło. Rzym zgodził się
na zawieszenie broni i zgodził się przyjąć kapitulację, ale pod pewnym warunkiem. Najbogatsze, najważniejsze rodziny kartagińskie miały oddać do Rzymu 300 swoich synów, 300 swoich córek jako zakładników z najbardziej znamienitych rodów. I Kartagińczycy na to przystali. Niechętnie, ale nie mieli innego wyjścia. A mimo to Rzym jak to Rzym, wylądowała armia rzymska. Tu nuda się wycofam. Wylądowała armia rzymska na wybrzeżu Afryki i konsul Rzymu senatorom z Kartaginy powiedział: ale mamy jeszcze jeden warunek. Wszystkie zbroje, wszystkie miecze, wszystkie całkowite wyposażenie militarne waszego miasta ma zostać złożone tutaj na polu w ciągu kilku dni. Kartagina musiała się rozbroić i ten warunek Kartagińczycy spełnili. Z miasta oddali wszystkie katapulty, balisty, amunicję do machin. 200 tysięcy zbroi złożonych z tarcz, mieczy, hełmów. Wszystko, co było w mieście, oddali. I wydawać by się mogło, że to już powinno Rzym usatysfakcjonować. Ale niestety nie. Kiedy Kartagina się rozbroiła, Rzymianie powiedzieli: a teraz mamy dla was trzeci warunek pokoju. Musicie natychmiast wszyscy opuścić miasto. Miasto zostanie zburzone do ostatniej cegły. Gdy posłowie kartagińscy wrócili do Kartaginy z tym ostatnim, trzecim warunkiem, zostali przez wściekły tłum mieszkańców rozszarpani żywcem. Kartagina przez całą noc starała się znaleźć oręż. Przetapiano metal, burzono budynki, z których budowano tarcze, bełty. Palono świątynie, a materiał, który uzyskano, przeznaczano na wynajem najemników i budowę katapult. Rzymianie zrobili wielki błąd. Nie zaatakowali od razu Kartaginy, tylko czekali, aż miasto się podda. Miasto się nie poddało. Oblężenie, moi drodzy, miasta Kartagina trwało 3 lata. 3 lata. W końcu mieszkańców pokonał po 3 latach głód i porażki na froncie. Rzymianie zdobyli miasto i zrównali je z ziemią. Szacuje się, że w Kartaginie zostało zabitych około 200 do 250 tysięcy mieszkańców z 300 tysięcy. Resztę ocalałych Rzymianie sprzedali w charakterze niewolników, a następnie z Rzymu przyjechała specjalna komisja senacka i kazała zburzyć miasto do gołej ziemi, a żeby nic więcej tutaj nigdy nie wyrosło, posypano cały ten obszar solą. I tak zakończyła się historia Kartaginy. Miasto wyzerowano. I teraz moglibyście się spytać i mielibyście w tym bardzo dużo racji. To skoro miasto wyzerowano, to co ja wam tutaj pokazuję za Kartaginę? Mimo że Rzymianie obiecywali, że nigdy w miejscu starożytnej Kartaginy nic więcej nie powstanie, już kilkadziesiąt lat później wybudowali własne miasto, własną Kartaginę. I to wszystko, co ja wam dzisiaj pokazałem, to nie jest Kartagina. To nie jest kartagińska Kartagina. To nie jest fenicka Kartagina. To jest, moi drodzy, pozostałości. To są pozostałości po Kartaginie wybudowanej przez Rzymian. Prawdziwej Kartaginy już od 2000 lat nie ma. Zostały po Fenicjanach, po Kartagińczykach tylko płytkie groby. I to tyle z Kartaginy. Żegnajcie, mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał, mimo że był bardzo przegadany. Cześć. Thank you.
Thank you.